myślałem powiedzieć o mojej przygodzie. Tutaj jest. Którą przeżyłem po ostatnim castingu. Przyjechałem sobie na casting rowerem, przypiąłem go do lampy, no i poszedłem na casting. Tak w miarę szybko mi się go udało załatwić, a potem też się gdzieś spieszyłem, no i wracam zadowolony, że się udało, że zdążę. Przychodzę, odpinam rower i nie mogę odjechać. Bo co się stało? Bo się okazało, że drugi rowerzysta, który przyjechał, nie przypiął swojego rowera do latarni, tylko przypiął do mojego. Po prostu zacząłem się zastanawiać, jak głęboko sięga ludzka głupota. Zacząłem się rozglądać, myśleć, co zrobić. Poszedłem do jednej knajpy, do drugiej, opowiedziałem historię, czy nie ma tego palanta, który to zrobił. Nie ma, nie ma, nie ma. No i wtedy pojawiła się myśl, że po prostu trzeba ten jego zameczek rozwalić. Akurat była budowa nieopodal. Poszedłem, powiedziałem panom, czy nie mają jakiegoś takiego przecinaka. Oni mówią, że no nie, nie, ale oni wpadli na pomysł, że dadzą mi taki wielki ćwiek, takie dłuto i młotek. I mówią, nie wiemy, czy nie pomagamy złodziejowi. Ja mówię, no nie, no panowie, gdzie? No tu obok możecie ze mną pójść. Wziąłem to, przymierzyłem. Najpierw ładowałem w tą linkę i mi się ześlizgiwało. No i mówię, kurczę, nie da się. Ale potem pomyślałem troszeczkę więcej i tam, gdzie jest zameczek, przyłożyłem raz i rozwalone. Akurat nadszedł ten pan, który mi pożyczył. Oddałem mu, dziękuję bardzo. Wsiadłem, pojechałem. Ta-dam!